dzisiaj w Plaza Cafe klimaty bałkańskie. Przeniesiemy się na chwileczkę, przynajmniej mentalnie i duchowo, na Bałkany, bowiem gościmy dzisiaj Anetę i Łukasza z Bałkanistycznego Koła Naukowego. Witam Was bardzo serdecznie. W najbliższym czasie Dni Kultury Bałkańskiej. Powiedzcie dokładniej, co to jest za projekt i jak będzie wyglądał. Dni Bałkańskie jest to impreza, którą organizuje Bałkanistyczne Koło Naukowe. Odbędzie się ona w dniach 16-18 maja, tutaj w Toruniu. Ma ona na celu przybliżenie naszej zdobytej wiedzy i nie tylko innym ludziom na temat właśnie Bałkanów. Tak. Jakie imprezy nas czekają? W ramach tegorocznej edycji Dni Bałkańskich przewidujemy naukę języka tureckiego, wernisaż zdjęć, Bałkany niewyobrażone, również konkurs wiedzy, ale konkurs wiedzy, który jest przeznaczony dla każdego, nie trzeba mieć wielkiej wiedzy historycznej, kulturowej, tylko po prostu dla osoby, która interesuje się Bałkanami, a nawet się nie interesuje, a jest chce się zainteresować, jest mile widziana. Również warsztaty taneczne z tańca bułgarskiego, prowadzone przez bułgarskich gości. Również będzie spektakl grupy warszawsko-łódzkiej Biegałka, opowieści bałkańskie. Co jeszcze? Jeszcze możemy zobaczyć wykład profesor Ewy Nowickiej, która opowie nam o badaniach antropologa na Bałkanach, ale również o roli badacza. Czyli możemy powiedzieć, że cała impreza nie jest wyłącznie adresowana do ludzi, którzy bardzo dobrze orientują się i w kulturze, i w historii Bałkanów, ale także do zupełnych laików i amatorów. Tak, chcielibyśmy właśnie przekazać jakąś wiedzę na temat Bałkanów również do osób, które może jeszcze nie zdążyły zarazić się fascynacją właśnie na temat Bałkanów. Co w najbliższym czasie oprócz Dni Kultury Bałkańskiej? Macie jakieś plany? Tak, mamy plany, które głównie są postawione na cele naukowe. Chcemy jechać zbadać Macedończyków mieszkających w Polsce, ale także nawiązać współpracę z studentami z zagranicy, konkretnie z krajów bałkańskich, jak koło wskazuje. I chcemy nawiązać współpracę, stworzyć razem wspólny projekt, może jakaś nauka języka wzajemna. Zobaczymy jeszcze dokładnie, co będzie. Ale tak naprawdę nasze koło dopiero co powstało, działa od kwietnia, więc jeszcze mamy dużo czasu, chęci zwłaszcza i zapału. Aczkolwiek w naszych szeregach są osoby, które posiadają energię, są kreatywne, więc mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować wszystkie plany. Powiedzcie, z czym warto w ogóle kojarzyć Bałkany i z czym powinniśmy kojarzyć Bałkany, bo gdzieś tam w opinii publicznej utkwił obraz Bałkanów z lat 90. z czasów wojny, ale też ze sprawą UK i chyba z Goranem Bregovićem także kojarzy się Bałkany. Z czym jeszcze, albo z kim też powinno się kojarzyć Bałkany? Z Bałkany powinno się kojarzyć z dobrym winem, rakiją, ale także z ludźmi pozytywnie nastawionych, chętnych poznawać. Zawsze na Bałkanach są dobrze nastawieni do Polaków. Polacy bardzo dużo zrobili dla każdego z kraju. Mają bardzo duży wpływ nie tylko w Bułgarii, ale także innym krajach. Co więcej, Bałkany są też zróżnicowane kulturowo, co powoduje, że są takie atrakcyjne też dla innych osób. Będąc w jednym kraju, możemy naprawdę przejść przez każdy możliwy system kulturowy, który istnieje na świecie. Powiedzmy, będąc nawet przez religię, możemy pojechać do Bułgarii, będziemy w kraju prawosławnym, pojedziemy kawałek dalej, będziemy już w kraju muzułmańskim, powiedzmy muzułmańskim, który będzie Albanią. Ale tak naprawdę religia nie jest aż taką ważną sprawą. Sama historia, kultura jest fascynacją, jest czymś, czym warto naprawdę się zainteresować. No i chyba jeżeli nie planujemy albo nie mamy jeszcze planów na zbliżające się wakacje, albo mamy niewielkie środki finansowe, to Bałkany są chyba idealnym także rejonem, gdzie mimo gdzieś tam skromnego portfela można się wybrać i dużo ciekawych rzeczy zobaczyć, bo są to regiony bardzo dosyć korzystne finansowo. Czy to prawda? Tak. Zdecydowanie. Bałkany teraz
głównie Bułgaria znowu odradza się, tak jak za czasów PRL-u dużo osób jeździło do Bułgarii, to teraz Bułgaria znowu staje się, powiedzmy, taką w cudzysłowie potęgą turystyczną dla Polaków. Dużo osób już nie jedzie do Egiptu, woli wybrać bliską kulturową Bułgarię. Także Albania staje się coraz bardziej atrakcyjną, wcześniej jednak... Tak samo Chorwacja. No też, tak. Tak naprawdę każdy region jest warty do odwiedzenia i można dobrze się nabawić, poznać i przeżyć dobrze wakacje za niskie pieniądze. Zakochać się i wracać co rok na Bałkany. Mam nadzieję, że uda się to także w Dni Kultury Bałkańskiej. Przypomnijcie jeszcze, w jakich dniach dokładnie będą się odbywały? 16-18 maja, to jest czwartek, piątek, sobota. Na waszej stronie internetowej można szukać szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji poszczególnych imprez. Znaczy mamy profil na Facebooku, także różne toruńskie portale także będą przedstawiać program, więc... Strona na Facebooku to jest Dni Bałkańskie, więc zachęcamy do odwiedzin. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.